Bartek, wiele o Tobie słyszałam. W końcu mam okazję poznać osobiście. Mało tego, będziemy dzisiaj szli na jednej scenie, więc bardzo, bardzo się cieszę. Czyli co? Ja też się bardzo z tego cieszę. Można powiedzieć, że prosto z Top Model na Warsaw Fashion Day. Lubisz pokazy? Nie, zgadza się, zwłaszcza w tak szczytnym celu, prawda? Bo tutaj i atmosfera jest cudowna. Ja nie ukrywam, że jak Mariola Turbiesz mnie zaprosiła, to byłem bardzo tak podekscytowany tym faktem, że faktycznie już jakby po programie będę mógł jeszcze cały czas gdzieś uczestniczyć w tym życiu modowym. Czyli to jest ten kierunek, który jednak Cię interesuje i to jest droga, którą będziesz chciał podążać? Na pewno będę chciał angażować się właśnie w tego typu wydarzenia. Zobaczymy jak dużo, bo faktycznie ja bardzo lubię świat mody, jestem z nim związany już od dłuższego czasu, bo wcześniej po prostu studiowałem projektowanie odzieży, ale jak najbardziej, tak, moda to jest taki zupełnie inny świat i taka przestrzeń wykreowana, którą też można oderwać się od codzienności. Można powiedzieć, że łamiesz konwenanse? Zdecydowanie, jakby ja bardzo lubię łamać bariery i tak otwierać ludziom właśnie głowę i przestrzeń taką na to, że jednak osoby z niepełnosprawnością też są w społeczeństwie i to jest dosyć duża grupa właśnie społeczna, a z drugiej strony możemy robić wszystko, jeżeli po prostu mamy marzenia, zapał i odwagę po prostu pokazywać się. Kto Cię namówił do tego, abyś zgłosił się do programu, bądź co Cię zainspirowało? Podczas właśnie jednej sesji zdjęciowej z fotografką tak pół żartem, pół serio zasugerowała, a może wyślij zgłoszenie do programu. No i ja faktycznie gdzieś tam zastanawiałem się, ale później stwierdziłem, dobra, wyślę, zobaczę, co się wydarzy. Jakby nie obstawiałem tego, że moja historia aż tak daleko się potoczy, bo faktycznie ten udział w Domu Modeli i jakby finalnie znalezienie się w finałowej 15, to było dla mnie duże wyróżnienie. I bardzo ciekawa po prostu przygoda, to, że mogłem poznać tak wspaniałych ludzi, bo inni uczestnicy naprawdę, no zżyliśmy się niesamowicie. Więc no zobaczymy, jak będzie toczyć się dalsza historia. Który z jurorów najbardziej Cię zaskoczył albo być może rozczarował? Nie wiem, czy rozczarował albo zaskoczył, ale na pewno to chyba taki największe jakby pozytywne zaskoczenie było ze strony Kasi Sokołowskiej, bo faktycznie dostałem od niej bardzo dużo wsparcia z innymi jurorami z racji tego, że nie dostałem się jakby do kolejnych etapów programu. Nie miałem za bardzo styczności. Mieliśmy oczywiście sesję z Marcinem Tyszką i to też było ciekawe, że on na sesjach daje tak dużo wskazówek. Nie wiedziałem, jaka będzie z nim praca, ale finalnie bardzo się cieszę z tego, że miałem okazję stanąć przed jego obiektywem.